na tym terenie taki staw, który generalnie pełni funkcję kierownika retencyjnego, ale też jakieś takie miejsce rekreacji. I on tenże został nadal w zasobach gminy i pełni funkcję retencyjną. Ja mam pytanie. Panie Dyrektor, czy w stosunku do tego projektu, tej samej uchwały, który był wyłożony radnym wcześniej i później został zdjęty z porządku sesji nawet, czy coś się zmieniło, jeśli chodzi o sam zakres, o sam zasięg terenu? Zakres się nie zmieniło, natomiast tamta uchwała nie została podjęta i myśmy procedowali wstępnie projekt prawa miejscowego. On jeszcze nie był wykładany, ani nie był, nie wszedł w dalszą procedurę ze względu na studium, które nas troszkę zablokowało w pewnym momencie. No tak czy inaczej była to uchwała inwestycyjna podjęta. Tam dotyczyło właśnie zmniejszenia liczby miejsc postojowych dla zabudowy wyłącznie komunalnych socjalnych. Teraz w związku z tym, że są inne troszkę potrzeby miasta, to tamta uchwała w ramach tej uchwały byłaby uchylona, dlatego że teraz te zmiany byłyby, no byłoby tych zmian trochę więcej. Tam byłyby chyba trzy zmiany generalnie, takie jak chyba prezydent powiedział, wydzielenie tych elementów publicznych, które są niezbędne do pozostawienia w gminie. No i zmiana współczynnika miejsc postojowych, zarządowy, mieszkaniowy, z uwzględnieniem wskaźników, które są wspólne. Dziękuję, ale jeszcze mam pytania. Bo tak, oprócz terenów gminnych jest tutaj sporo terenów, no nie gminnych, powiedzmy ogólnie. Patrząc od góry, obok Głównego Urzędu Miar, który się akurat nie wlicza do tego planu, prawda, bo granicą jest ulica Metrologów. Tereny usługowe, później Herbapo, zdaje się, coś tam jeszcze. Mam pytanie, czy na tych terenach niegminnych jest planowana jakimkolwiek miejscu zmiana przeznaczenia? Czy były jakieś wnioski właścicieli tych praw? Jeśli chodzi o zmianę przeznaczenia, to nigdzie nie jest planowana. Ani na terenach gminnych, ani poza terenami gminnymi. Ten teren gminny też był przeznaczony pod zabudowę wielorodzinną, uzupełnioną usługami i jego przeznaczenie się nie zmienia. Ani wysokości, ani jakichś parametrów zabudowy nie jest planowane. Dziękuję. Proszę. Panie Dyrektor, więc ja przypominam poprzednio, już podejmowaliśmy jakąś uchwałę na komisji odnośnie zmniejszenia miejsc parkingowych, tak? Trzy razy. Ale wtedy była podejmowana uchwała na mieszkania komunalne. Na mieszkania komunalne. Ale jak pamiętam, to zakres tej zmiany dotyczył również terenów przy ulicy Depowej, gdzie rozpoczęta już jest inwestycja budowlana. Tak. Ona wówczas jeszcze nie była rozpoczęta, ale już teraz jest. Wtedy też było wydane pozwolenie na budowę, jeszcze fizycznie może nie rozpocząć, jeszcze nie widzę łopatki, tak powiem. Ale to było już pozwolenie. Jak najbardziej. Natomiast jeszcze raz powiem, zmieniając wtedy cokolwiek dotyczyło się tylko zabudowy socjalnej, tak, czy tej ewidencji realizowanej przez gminę, teraz ta zmiana polegałaby na zmianie dla zabudowy wielorodzinnej. Czyli jak rozumiem, ten jeden to by dotyczył również tej inwestycji, która już jest rozpoczęta. To oczywiście to tak, nie możemy również traktować różnych podmiotów na jednym terenie. Wszystkie były traktowane równo, ale jeszcze raz tutaj chcę też zwrócić uwagę, że stosujemy do zapisów studiów, które będą stosowane tak naprawdę na wszystkich planach. Wtedy był współczynnik 1,3, który wynikał z innych zapisów innych dokumentów. W tej chwili, w tym obszarze, w całej osiągłości w mieście, wszędzie dla tego obszaru będzie jeden. Tam jest planowane połączenie ulicy Depowej z ulicą Mema? To znaczy tak, z ulicy Depowej jest taki niewielki fragment ulicy Dojazdowej.
czy tam w ogóle ta budowa powstała, bo mi się... I jak rozumiem, będzie to inwestycja miejska, czyli ta droga ma być... Tak, ale to taki mały, krótki fragmencie, można powiedzieć, który musi... Znaczy krótki fragmencik łączący ulicę Depową i ulicę Umewa. Nie. Nie? To tylko będzie, nie będzie komunikacja skomunikowana. Nie, on tylko będzie przez fragment działania przewodnika. Beman pani pokazuje, tak? To jest Beman, tutaj tak, jest Beman. Tak, i tu jest staw jest zaznaczony taki niebieski, tak? Tak, i to wewnętrznymi drogami miałoby być skomunikowane wewnętrznymi drogami. Tak. Jak rozumiem, wewnętrznych drogach miałyby również powstać media. No na pewno oni są niezbędne do zainstalowania tego koniec. Zresztą tutaj na ten cały ten gminny był zorganizowany konkurs, była koncepcja zbudowana pod zabudowę, i wtedy ja to nie wiem. Te media, czyli Enea miałaby być podłączona z ulicy Bema do tych bloków, które się budują w tym momencie przy ulicy Depowej. Znaczy, w ulicy Depowej nie ma węzła cieplnego, czyli ta inwestycja... Ale to tak jest. Jest węzeł cieplny? Tak? Albo jest projektowany, albo będzie w tym przypisku. To czego ma już? Tak? Jest. A to nie ma przyznam szczerze, nie jestem przygotowana na szczegółowe odpowiedzi, ale z tej matry wynika, że tutaj taki kanał jest. Jeżeli jest potrzeba, żeby się dać, czy zamiatała, to oczywiście na pochwalę kwotę, to pewnie to zostanie wystrawić. No, ostatnia rzecz, którą chciałbym powiedzieć. Ostatnio pani dyrektor wspominała, że w mieście brakuje mieszkań dla właśnie tych ludzi, może nie mieszkań socjalnych, bo to wiadomo, że to łatwo się przyjmuje, są najtańsze, tylko dla ludzi, którzy pracują, ale nie stać ich na to, żeby kupić to mieszkanie. Dlatego nie wiem, czy akurat w dobrym kierunku idziemy, wystawiając te działki na sprzedaż, bo jest to jakieś zaplecze, teraz nie jest działek w mieście tak skomunikowanych, które mogłyby służyć powiedzmy dla tej klasy. Tak jak fajny jest temat w Anglii, że ludzie mogą wynajmować od gminy. Wynajmować za normalnych warunkach, bo wielu ludzi chciałoby normalnie płacić, ale nie od prywatnego właściciela, tylko od gminy by było trochę wstępnie, bo słyszę, że zadanie zapewnić tak naprawdę mieszkania dla tych osób, które nie są w stanie zapewnić sobie same. Ale to jest jedna pula, czyli tych powiedzmy najbardziej potrzebujących wsparcia gminy. Inną pulą jest powiedzmy tą najwyższą, ci, którzy są w stanie sobie sami kupić, zbudować dom, czy zazwyczaj się jest tak, ale tak, w większości sytuacji po prostu te osoby, państwa generalnie w Europie, w większości są to mieszkanie na wynajem. Po prostu wynajmuje się od osób, które prowadzą taką działalność, wynajmowanie mieszkań, to różnego typu czynszowe budownictwo, gdzie po prostu ktoś wynajmuje, dzięki temu jest bardziej mobilny, przychodzi się za pracą, różne miejsca i tak dalej. Generalnie rzecz biorąc, no, to tylko u nas jest taka specyfika, że albo mamy coś na własność, albo chcemy mieć od gminy. Zwykle jest jeszcze ta średnia część, trafuje. Właściwie z tego zagadnienia pana bardziej brakuje. No dobrze, ale co w kontekście tego zadania gminy właśnie budowania mieszkań, czy to komunalnych, czy socjalnych, tak jak tutaj pan dyrektor Ostrowski nam mówił jakiś czas temu na temat tego właśnie terenu, czy tam zaplanowane było 800 mieszkań, tak? Ja może odpowiem, ja wspomniałem na początku, jeżeli chodzi o te kwadratne sprzedaży, żadna decyzja jeszcze w
sprawie ewentualnej sprzedaży nie zapadła. Chcemy mieć tylko taką możliwość, żeby ewentualnie ten teren był przygotowany. Natomiast jeśli chodzi o budowę mieszkań komunalnych, to obecnie pan Antoni jest tam bardzo, bo zaraz bo przecież debata budżetowa, no myślę, że samej oświaty, wypłacanych 600 milionów złotych, które no, budownictwo mieszkaniowe jest bardzo kosztowne. W ograniczonym zakresie obecnie w DPS-ach trwa inwestycja budowy dwóch bloków. Tak jak wspomniałem wcześniej, będzie to budowane w ograniczonym, prowadzone w ograniczonym zakresie i punktowo, bez tworzenia jakichś jednolitych osiedli komunalnych. Ja mam jeszcze jedno pytanie, bo tutaj tak jak słyszymy, że nie ma jakichś planów dotyczących konkretnych sprzedaży. Natomiast z tego, co wynika z planu, chociażby rozmieszczenia dróg PSD-ów, wynika, że jest to nieruchomość, która jest do sprzedaży, że tak powiem, w jednym kawałku. To znaczy, to chyba przy tym chociażby rozkładowaniu dojazdów, to inaczej się nie da tego sprzedać. To jest taki nowy biznes, nawet jest taka wydzielona i to no tak, tylko tak jak tak nie wygląda, bo tak nawet z tym rozplanowaniem wewnętrznym było, prawda? Bo wydaje się, że jest jakiś tam pomysł na to, że tam stworzyć osiedle i sprzedać to jakiemuś jednemu inwestorowi. Mam wątpliwość co do tego, czy miasto będzie miało z tego dużą korzyść. To duża działka, jak duża pójdzie cała, no to bo to na pewno mniejsze pieniądze niż jeżeli to zostało w jakiś sposób podzielone. W razie wyższych tak potrzeby nie ma problemu, żeby takie podziały. Ja już mówiłem, że żadne decyzje nie zapadły, jeżeli chodzi o sprzedaż, czy to w jednym, czy w kilku. Tutaj pani dyrektor zauważyła, że nawet w wypadku pociągu kilka działek trzeba do każdej zapewnić odrębne dojazdy. Jeżeli chodzi o sprzedaż nieruchomości, to tutaj no, pan prezydent, podobnie jak państwo radni, troszczy się o to, żeby jak najwyższe ceny oczywiście w wyniku tej operacji powstawały. No i zawsze no, tego typu działki większe są zbywane w drodze przetargu nieograniczonego, gdzie różne podmioty mogą targu wystartować, a cena ziemi pod budownictwo mieszkaniowe zależy głównie od tego, ile tam mieszkań można wybudować, czyli od tych wskaźników, które już są zapisane w tym planie, czyli intensywność, powierzchnia zabudowy, prawda. To w tym zakresie nic nie zmieniamy, ale nie zmniejszamy, ale nie proponujemy państwu radnym zwiększenie na przykład wysokości zabudowy, czy intensywność tam ile jest? 20 czy 30%? 30%. 30%. Są różne wysokości na poszczególnych terenach. Tutaj no, jakby od tego głównie zależy cena nieruchomości, jak wysoko można ile mieszkań na danym terenie budować. Tak, oczywiście operat szacunkowy, rzeczoznawcy z tego zakresu. I sporządzają to nie rzeczoznawcy, czy urzędnicy, tylko osoby rzeczoznawcy działające w tej branży. Wojna nie wiem. Ktoś z państwa radnych chce mieć pytanie? Pan Tomasz, tak? Tak, ja jeszcze chciałem spytać, czy to oznacza, że ten deweloper, który teraz tam buduje, tak jak pan radny mówi w ulicy Gelepowej, będzie musiał mniej zapewnić miejsc parkingowych niż to obecnie, tak? Tak to ma właśnie być?
Tak, już pani dyrektor to mówiła, że to będzie, jeżeli zostanie uchwalony taki plan, no to będzie mógł z tego skorzystać. Jeśli możemy różnicować różnych podmiotów. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze ma jakieś uwagi, pytania? Dobrze, w takim razie bardzo proszę, żebyście przeszli do głosowania. Kto z państwa jest za pozytywnym rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego prawa zagospodarowania przestrzennego w osiedlu Abrama Białymstoku w rejonie ulicy Wojsko Prawy Połudanie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Pozytywnie została zaopiniowana uchwała. Przechodzimy w tej chwili do ostatniego punktu dzisiejszego porządku. Mianowicie jest to sprawa dotycząca wstrzymania odbioru odpadów przez naszą spółkę, której przedstawiciel szczęśliwie tutaj się dzisiaj znajduje i dobrze by było, żeby nam powiedział o okolicznościach, powodach tego. I jest tutaj Paweł Mieski, który reprezentuje firmę Astra, która jest zainteresowana remontnie w tym, żeby sytuacja się zmieniła. My ze swojej strony jako komisja od razu powiem, poproszeni zostaliśmy o pewnego rodzaju interwencję, dlatego że wydaje nam się, że ta sytuacja, która ma miejsce, w pewien sposób paraliżuje, może sparaliżować miasto i co jeszcze innego. Mianowicie mamy, wydaje się, uzasadnione wątpliwości co do tego, że niebawem te śmieci będą zalegały po lasach, są okoliczne. Także z tego też względu chcielibyśmy, żebyście państwo najpierw najbardziej zainteresowane, prawda, bo firma, która wprowadziła do ograniczenia, wyjaśniła nam, dlaczego tak się dzieje i jak to widzi. I czy możliwe jest odwrócenie tej sytuacji, prawda, w jakiś sposób, a potem myślę, że nie wiem, czy ktoś jeszcze tutaj jest zainteresowany w tym, żeby zabrać głos. Pan Łuniewski, wiem, bo porozmawialiśmy na ten temat, nie ukrywam, wydaje mi się, że jest to w interesie miasta, żeby wspierać nasz biznes, prawda, dlatego też tutaj o tym mówię. Nawet z innej firmy jest na śledzie, nie Józef Chorewicz, Pana Białystok. Oczywiście wszyscy panowie możecie zabrać głos i tutaj uczestniczyć jak najbardziej. Także przepraszam, po prostu nie wiedziałam kto. Bardzo proszę. Zapisaliśmy do pana marszałka wielokrotnie z prośbą o zwiększenie pola składowego. Prosiliśmy o interwencję w tej sprawie, aby zaktualizował WPGO, pozwolił nam wykorzystywać nasze pole składowe. Pan marszałek stwierdził, że odpady zostały budowlane, to są inne instalacje, kanałowo, nawet jeszcze pominął, które nic nie podają ani powodu, żeby zwiększać pola składowego i stwierdził, że powinniśmy sobie sami z tym tematem. Ilość odpadów spożywanych na składowisku sięgała około 50 tysięcy ton rocznie. Obecnie mamy możliwość stworzenia tych odpadów około 4 tysięcy ton w tym roku. Więc to wystarczy jedynie z obróbki geologiczno-mechanicznej odpadów komunalnych pochodzących z rejonu miasta Białegostoku i partnerskich. Jeżeli pan prezydent, przepraszam, pan marszałek, nie zmieni na to,
Sylwii ani od pozostałych gmin. Tych gmin, które zaczęły do nas chodzić, pojawiło się bardzo dużo. Od Piątnicy, Kuźnicy, Nowych Pieków, Poświętnego, Świętego, wszyscy jadą do nas. Nastąpił drastyczny wzrost ilości odpadów komunalnych i domowych dodanych, także sobie firmy zbierały. Spowodowało to, że mamy za to. Nie jesteśmy w stanie nawet już wyprzątać stanów magazynowych. Doszliśmy do ściany po wielu pismach pana marszałka, który stwierdził, że mu w dokumentach się zgadza wszystko, że ilości odpadów, które są zagospodarowane, powinny być w instalacjach, które istnieją. Okazało się, że niestety to są tylko informacje na papierze, a rzeczywistość jest taka, że nie jesteśmy w stanie już przyjmować odpadów ani komercyjnych, ani od żadnych innych gmin. Staramy się wywiązać jedynie z porozumienia gminy, które zostało zawarte z miastem Białystok. I w tym zakresie realizujemy zadania. Ja bym bardzo chętnie szedł do pana. Mamy możliwości na polu składowym. Mamy wąwóz, który możemy zasypać. Wskazaliśmy również panu marszałkowi, że pole składowe wszystkie mamy odgazowane, więc uciążliwości dla mieszkańców okolicznych są znikome, ponieważ gaz składowiskowy, który łączy lotne wiązki siarki, jest zasycany z tej instalacji. A więc nasze pole składowe jest, porównując to do każdej innej instalacji, bardzo mało uciążliwe. Natomiast pan marszałek wciąż nie widzi takie możliwości. Mieliśmy chyba ostatnio z 5 punktów wiosiu. Wiesz, też nie widzi takiej możliwości, żeby powiększyć pole składowe. Składaliśmy wiosek tylko 500 000 ton, aby móc składować. Gdyby to się mieściło w najbliższym okresie, odblokowalibyśmy od razu. A dlaczego wiosek nie widzi możliwości, żeby tam... Nie wiem, dlaczego nie widzi. Uważa, że nie ma potrzeby. Zostało nam... możliwości czy potrzeby? Ani potrzeby, ani możliwości. Jednej lub drugiej rzeczy nie zauważa. Zostało nam na polu składowym do złożenia 22 tysiące ton odpadów. Z roku na rok ilość tych odpadów do składowania rosnie. Więc nie możemy przyjąć chyba trochę więcej, poza moment zamkniemy pole składowe. Nie będziemy mogli zagospodarować odpadów komunalnych. A to jest ryzyko. To nie jest ani zła moja wola, ani niechęć, bo ja bardzo chętnie przyjmę te odpady. Natomiast nie mam możliwości. Zdaje się, komercyjnie państwo przyjmowaliście z innych gmin, gdzieś tam z Mazowsza. To wszystkie są komercyjne, ponieważ my z nimi każdy odpad, który przyjeżdża bez porozumienia, traktowany jest jako komercja. Czy to jest odpad z gminy, czy to nie wiem, Rawa Zawiecka, czy to jest Poświętne, czy to jest jakakolwiek ta gmina, która nie ma zawartej umowy z miastem Białystok, jest traktowana jako usługa komercyjna, ponieważ zawierana jest umowa z przewoźnikiem, który przewozi. Gdzie on zawiezie, to jest jego ryzyko, jego sprawa. Nasze drzwi stają do każdego otworem, nasze bramy stają otworem, pod warunkiem, że będziemy mieli gdzie to położyć. Ja proszę powiedzieć, bo państwo zawieracie jakieś umowy, tak? Które dotyczą przyjmowania, jak rozumiem, tych odpadów. W momencie, kiedy z tego, co tutaj usłyszałam, że w okolicy 12, zdaje się, lutego, 13, 12 lutego, firmy śmieciowe dostają informację, bo to nie jest wypowiedzenie umowy, jak rozumiem, tylko informacja, która dotyczy daty, która nawet nie jest o miesiąc odległa od, znaczy to jest 20, no, o pół miesiąca odległa od tej, kiedy została przedstawiona, czyli 2 czy 3 marca, tak? To jest chyba taki odstęp czasowy. To no moim zdaniem to jest takie działanie, które po pierwsze no, jest na rozgalenie tych firm śmieciowych, bo nawet jeżeli mamy zawartą umowę, to jest jakiś okres wypowiedzenia, prawda, który nie trwa 2 tygodnie, bo to są 2 tygodnie, tutaj jest informacja dotycząca nie przyjmowania śmieci od jakiegoś dnia, który nastąpi za niecałe 2 tygodnie. No to jest takie troszkę dziwne działanie. Ja przepraszam, bo ja już biznesowo patrzę na to. W tym czasie mieliśmy kontrolę drogą. Według naszej wiedzy, naszych informacji, które mieliśmy, stwierdziliśmy, że mamy około 80 tysięcy ton wolnego pola składowego. Natomiast po kontroli Josiu wiesz, stwierdził, że jest to 20 tysięcy. Uwzględnił wszystkie odpady remontowo-budowlane, nie jako przesypki, które są służą do budowania pola, ale jako składowanie odpadów. Ta ilość po tej kontroli drastycznie zmalała, więc musieliśmy
zadania w środku zostało dalszego czasu. Więc to nie była kwestia, że naszej złej woli, czy próby rozwalania czegokolwiek. To była wiedza, którą otrzymaliśmy od wioski. Oni stwierdzili, że tylko tyle. Będziecie Państwo jakieś odszkodowania płacić z tego tytułu? No. Proszę. Znaczy, że Państwo jesteście z trzech firm. Rozumiem, że pomiędzy Państwem, ale chem jest macie wpisane umowy, tak? Na odbiór odpadów. Są takie umowy, tak? Czy nie ma tych? O, są, tak? I w ramach tej umowy ta umowa reguluje ten odbiór odpadów, tak? Przez spółkę leczy, jakieś zasady, o czym jest ta umowa? Znaczy, każda instalacja, która prowadzi tego typu działalność, ma obowiązek zawierania umów, jeżeli ktoś wystąpi na taką umowę. Natomiast tej umowie były warunki, kiedy możemy wstrzymać, na jakich zasadach możemy wstrzymać. Czyli to wstrzymanie jest trybem przydzianym umowy. Natomiast ja chciałbym zaapelować jeszcze o jakąś pomoc dla nas wszystkich, bo sytuacja jest kuriozalna. Jest Pani burmistrz, że spółki tarcze nie działają. Natomiast są wpisane tylko GO, spółdzielki są zamknięte. Druga instalacja, spółdzielka zamknięta. Żadna instalacja, tylko posiadają trzy firmy, czy też nawet gminy, jak Pani burmistrz stwierdzi, nie chcą przyjmować odpadów. Nie tylko budowlano-remontowych, ale także komunalnych. Więc to po lasach to jest jeszcze pół wiedzy, ale za moment w tych miejscowościach będą stały śmieci na ulicach, a tam się będzie rodziło ciebie. A w Białymstoku? Nie będzie takie miało miejsce, ponieważ robimy wszystko, żeby to Białystok dalej był zabezpieczony. I takie działanie musieliśmy podjąć, żeby zabezpieczyć przede wszystkim mieszkańców Białystoku i odpady komunalne. Nie doprowadzimy do takiej sytuacji. Natomiast w perspektywie najbliższych lat co trzeba z tym faktem zrobić. Jeżeli marszałek nie podejmie żadnych decyzji, nie wda żadnych pozwoleń stypulowanych w tym zakresie, to nie ma instalacji. Proszę Państwa, nie ma instalacji, które by były w stanie. Za moment instalacja Biału się zamyka. Będzie rekonstruowany kolejny kolor. Wszystkie kolory są zamykane. I nie ma decyzji na tyle nowych. My oczywiście mamy te miejsce w Kamieniczach, możemy przyjąć to odpady, no, bezinwestycyjnie. Mamy wąwóz między dwoma kolami skodowymi, który może przyjąć spokojnie pół miliona ton. Według naszej wiedzy również możemy przyjąć więcej tą ilość odpadów do żadnych problemów, jeżeli nie zostaną uwzględnione remontowo budowlane, jako odpady, które służyły technicznemu zabezpieczeniu pola. WIOŚ tego nie widzi, marszałek tego nie widzi. Więc kilka jest po stronie dzisiaj służb wojewody i marszałka. Ja od 3 lat apeluję o to i mówiłem, za 3 lata będzie problem. Byłem w tym sam. W końcu prosiłem też pana prezydenta o pomoc. Natomiast nikt nie widzi tutaj problemu. W dokumentach się zgadza. Pan marszałek przyszedł. Wszystko się zgadza. Ponad to 30 metrów tylko 10% składowania, więc o czym wy mówicie. Nie ma problemu. No, dla niego nie ma problemu. Pisaliśmy już wielokrotnie do marszałka. Tutaj chciałbym potwierdzić słowa pana prezesa na pewno, że miasto Białystok za proszę uchwałę byłaby otwarta na współpracę zarówno z innymi gminami, jak też i przyjmowanie tych odpadów budowlanych. Po rozwiązaniu tego problemu, czyli możliwości składowania na nowym polu składowym, czy nowych polach składowych produkty odpadów w Kamieniczach ma wystarczającą powierzchnię i pojemność, żeby rozwiązać problem nie tylko w skali Białego Stoku czy Bochu, ale też w sąsiednich gmin, bo to Państwo wiecie, że się zgłaszają i burmistrzowie, i rządowie, i prezydenci innych miast, gdzie ten problem jest jeszcze bardziej dramatyczny. No niestety nie możemy przyjmować, dopóki tutaj nie zapadnie pozytywna decyzja w Urzędzie Marszałkowskim. Także ja również do panów z przedsiębiorców chciałbym się zwrócić o to, żeby głosowali w tym temacie zarówno marszałka, jak i u wojewody, no bo Białystok jeszcze przez najbliższy czas, miesiące i lata jakoś sobie poradzi z tym problemem, ale na pewno będzie i problem dla przedsiębiorców i dla innych. Także tutaj tylko taki sposób rozwiązania jest
zwiększyć pojemność składowiska składowisku Kremicza. Ale w obecnej sytuacji, którą mamy, to mówimy o miesiącach czy o latach, jeżeli chodzi o Białystok? Znaczy tutaj nie ma kwestii, to są lata. Jeżeli Białystok chodzi o Białystok, to lata. Natomiast jeżeli chodzi o przedsiębiorców, to są tygodnie. Oni za moment będą mieli ogromne problemy. Już mają. Jeżeli chodzi o pan Burmistrz, to już jest dziś. To już jest wczoraj. A więc nie rozumiem tej ignorancji marszałka, który zamyka oczy i nie widzi. Bo ci ludzie dzisiaj mają problem. Ja z chęcią pomagałem wszystkim, z chęcią będę dalej pomagał. Staramy się, żeby mieszkańcy Białystoku mieli jak najniższą cenę za gospodarowanie. Dzisiaj to jest jedna z niższych cen w Polsce. Najniższa, już obecnie jest najniższa. Naszym celem prowadzenia tej takiej spółki jest to, żeby ta cena dalej była najniższa. Więc rzeczywiście rosną wynagrodzenia, ceny prądu, rośnie cena paliwa. W głównej mierze wzrost cen podyktowany był cenami odbioru odpadów. U nas od ładnych paru lat cena na bramie się nie zmieniła. I Państwo mogą potwierdzić, że tak atrakcyjnej ceny za zagospodarowanie odpadów nie ma nigdzie. Wszystkie instalacje najbliższe podniosły cenę dwukrotnie na bramie. Dzisiaj za 400 zł to jest taki minimum gospodarowania mieszanych odpadów komunalnych. Pani dzisiaj mówi, potwierdzi, 800 zł zaproponowano w Lubelskim. 820. Na bramie. Warszawa płaci dzisiaj 1000 zł za tonę. Więc jeżeli marszałek nie podejmie decyzji, ta cena może wzrosnąć. Trzeba pamiętać o jeszcze jednej kwestii, która też się pojawiła. Wraz z obowiązkami nałożonymi na gminę, czyli poziomami odzysków, gminy rzeczywiście zaczynają się obowiązywać ze swoich obowiązków, segregując odpady, odzyskując surowce, ale wzrost podaż tego surowca na rynku spowodował, że dzisiaj, jakże ja sprzedawałem surowce i dostawałem za to pieniądze, to ja muszę zapłacić, żeby ktoś ode mnie po tym, jak to selekcjonuje, chciał zabrać. Dzisiaj gazety nic nie odbiera. Faktura jeszcze po złotówce, już się płaci. Za oponę się płaci 500 zł, żeby się zapomnę. I lawinowo z miesiąca na miesiąc te ceny rosną. Staramy się w ramach możliwości wykonywać inwestycje w ramach recyklingu. Ale za moment spotkamy się ze ścianą. Bo nie ma więcej instalacji do recyklingu w Polsce, a po zamknięciu się rynku w Chinach Europa dzisiaj jest zalana śmieciami. Problem jest w całej Polsce i w Europie. Dzisiaj te pole składowe rzeczywiście na rok czy na dwa mogłyby remontować i w ramach działalności, które my prowadzimy i firmy, można pomyśleć o jakiejś działalności recyklingowej. Coś z tym gruzem robić, coś z tymi odpadami robić, coś wytwarzać, przetwarzać, bo inaczej się zasypiemy. A w swoim już do mnie rzeczywiście leśnik znaleźli sobie ludzie, że te śmieci lądują w lasach. Już lądują w lasach, bo nie ma co z nimi zrobić. Jeżeli pan marszałek się nie obudzi, to za moment firmy przyjadą ze śmieciarkami pod urząd marszałkowski i zostawią potem tamte śmieci. Ja przepraszam, mówiliście Państwo przecież w planie właśnie jakieś działania związane z recyklingiem, tak? Ale to, jeśli kupicie jakieś maszyny, to tak, to w przeciągu dwóch tygodni głosimy przetarg na maszyny, ale to jest zagospodarowanie tej frakcji, która jest najtrudniejsza do zagospodarowania, czyli frakcji dla materiałowej. Są to powody materiałowe i te kampanie, które wychowania tworzy. Mam nadzieję, że już ta technologia, której patent kupiliśmy z Politechniki Poznańskiej, została już opisana przez inżyniera kontraktu, ale to rozwiąże problem na poziomie 1000 ton. A co z tym gruzem? Bo też był chyba pomysł, żeby kupić coś do kruszenia tego, tak? Gruz, no tak, ale tutaj to trzeba by kupić maszynę. Co z tym gruzem zrobić? Też trzeba część tego gruzu na pole składowe oddać. Natomiast są firmy budowlane, super inne, które czysty gruz przyjmują. I czysty gruz nie ma problemu, są jest kruszone i te firmy przetwarzają materiały budowlane. Natomiast najgorzej jest tym gruzem, który zawiera wszystko. Okna, papę, glazurę, terakotę, nie wiem, armaturę. Jako się nie da przetworzyć na kruszarce ponownie korzystać. Okna, nie okna, szkło, to wszystko jest bardzo trudne do ponownego odzysku. Część tego gruzu musi trafić na pole. Ale to jakaś część. Znaczy, trzeba stabilizować również pole. Tak, a więc ten gruz by się przydało, to stabilizować się przydało, żeby stabilizować pole. Ale jak nie ma możliwości z pozwoleniem zintegrowanym przyjęcia większej ilości, to ja nie mogę przyjąć, bo bym złamał prawo.
No, wojewoda powie mi, moje służby sprawdziły, więcej nie możesz przyjąć nic. Więc albo przyjmę teraz dzisiaj od Państwa odpady i za parę miesięcy zamykam i sam muszę sprzedawać te odpady, czy sprzedawać. Płacić, żeby ktoś ode mnie coś odebrać. I w takiej samej sytuacji są inne miasta większe, nawet w naszym województwie, czy to Łomża, Suwałki, Zambrów, Kajnówka. One też ogłaszają przetargi, proszę Państwa, nikt się nie zgłasza na odbiór odpadów. Nikt nie chce tych odpadów odbierać. Ceny rosną na nowo w górę, z miesiąca na miesiąc wyżej i nikt się nie zgłasza w przetargach na odbiór odpadów. Bo nie ma instalacji, które to przetworzy. Dlatego ja bardzo proszę o pomoc w imieniu swoim i firm, bo to nie jest jakaś zła wola moja. Ja byłem przekonany, że ten rok jeszcze jakoś pożyjemy. Po kontroli wiosiu stwierdziłem, że przepraszam, ale to są już dni, kiedy ja otrzymałem. To i tak dobrze dostaje się okres na reakcję. Bo powinienem z dnia na dzień wstrzymać przyjmowanie odpadów. Pani burmistrz Świat. Dzień dobry Państwu. Jestem burmistrzem Sokółki, ale też reprezentuję zarząd Związku Gminy. I do tej sprawy według mnie trzeba podejść troszeczkę szerzej. To nie tylko jest problem miasta Białystok, czy Sokółka, czy Poświętne, czy innych gmin, a to jest problem ogólnokrajowy. Ja na razie odniosę się ogólnie. My szykujemy jako Związek Gmin Wiejskich. Mamy do tego marca swoje walne zebranie i szykujemy stanowisko, taki apel do wszystkich, a szczególnie do rządu, żeby powrócić do tej rejonizacji, ponieważ ta rejonizacja spowodowała to, co mamy teraz tutaj w Białymstoku, zniesienie tej regionalizacji. Gdyby pozostać przy tej regionalizacji, to nikt z Warszawy, z Poznania nie jechałby ze śmiećmi, czy z odpadami, fachowo się mówi, do Białegostoku, prawda? Więc taka prośba z naszej strony, to nie jest żaden atak, to jest po prostu prośba i racjonalne myślenie, żeby przynajmniej w tym aspekcie podziałać. Kolejną kwestią jest to, że jeżeli by nawet do tego nie doszło, to co my mamy zrobić jako włodarze gmin, już nie mówię o mieście Białystok i gminach ościennych, kiedy nawet mimo, że są instalacje, mimo, że są w innych województwach składowiska, gdzie my nawet wozimy i jest cena taka, a nie inna na bramie, nas cena już nie przeraża. Bo ja swoim mieszkańcom tłumaczę, że zgodnie z ustawą to mieszkaniec płaci za to, co wytworzył. Czyli zaśmiecający, zgodnie z regułą, zaśmiecający płaci. Tylko nas przeraża to, i w skrótce Białystok też stanie przed takim problemem, że składowiska w innych województwach nie chcą przyjąć, bo każdy stara się zapewnić sobie coś naturalne. Każdy patrzy, żeby zapewnić sobie tutaj najbliżej, gdzie ma podpisane kontrakty, umowy. Pośrednio też reprezentuję tutaj firmę sokulską, komercyjną, MPO Sokółka. Jest to firma prywatna, panowie są też z firm, tylko mają siedzibę w Białymstoku. Ale te firmy odbierają też nie tylko z Białorusi. I co mają odpowiadać innym gminom? My nie będziemy iść i rzucać odpadami w kogoś, bo to nie na tym polega. Tylko trzeba według mnie usiąść i naprawdę nie odcinać się, bo ktoś jest stąd, czy ktoś jest z Białegostoku, czy ktoś jest z Sokółki, czy ktoś jest z jakiejś innej opcji politycznej. Naprawdę trzeba usiąść i porozmawiać. Oprócz tego stanowiska myślę, że będziemy wspierać wszystkich, bo to jest problem nas, mieszkańców. A śmieci nie mają ani narodowości, ani nazwisk, ani nie mają opcji politycznych, ani nie mają też nazwy gmin. Ja spotkałam się też z takim stwierdzeniem, będąc na zarządzie gmin wiejskich, że w jednej z gmin, trochę mnie to przeraziło, bo mam nadzieję, że moi mieszkańcy nie wpadną na to, chociaż ja płacę podatki w Białymstoku, mam mieszkanie w Białymstoku, mogę śmieci przywozić tu, ale tego nie robię. Ale w innych gminach, w dwóch gminach, mieszkańcy przywożą do Białymstoku i za niedługo staniemy pod taką presją, szczególnie miasto Białymstok, że będzie miało kontenery zapełnione, raptownie zwiększy się masa, prawda? Więc tutaj naprawdę nie ma na co czekać. Ja bym prosiła, żebyście i Państwo wszyscy radni, naprawdę apeluję, wszyscy radni, bo to nie jest problem Sokółki. Wszyscy radni, żebyście Państwo jakoś tak porozumieli się ponad tym wszystkim i nie zrzucać winy czy na rząd, czy na marszałka, ale jakoś tak po prostu usiąść i porozmawiać z wszystkimi i z Panią Dyrektor Wiosiu, nie wiem, może zainicjować takie spotkanie.
i ze służbami marszałka, czy z panem marszałkiem, usiąść wszyscy do stołu i przemyśleć, co robić, bo my w Związku Gmin, mimo że mamy różne poglądy polityczne, ale my umiemy się jakoś zjednoczyć i mamy wspólne stanowisko z propozycjami do rządu, co zrobić. To są zmiany systemowe, zmiany ustawowe. Ja apeluję do Państwa, już nawet nie jako burmistrz, tylko jako mieszkaniec tego województwa i jako człowiek, bo może być naprawdę. Pan prezes mówi, że na trzy, na kilka lat. Mówi pan o 4000. Co kółka ma w ciągu roku 5000 odpadów. Co kółka ma 25 tysięcy mieszkańców. Jeżeli zjadą oczywiście grunty, no to będzie więcej. Ale 4000 na miasto Białystok. Ja wróżę państwu do końca czasu. Znaczy ja, panie burmistrzu, jeżeli mogę coś powiedzieć, ja nie jestem takim optymistą jak pani, ponieważ brałem udział w paru kontrolach przeprowadzonych przez naszą czcigodną wojewódzką z tego ochrony środowiska. I padło stwierdzenie bardzo przykre. Spodziewajcie się kontroli w urzędzie, że obowiązkiem gmin, tak zostało powiedziane, jest zapewnienie mieszkańcom zagospodarowania odpadów. Więc to nie będzie wyciągnięta ręka w pomoc, tylko będzie za moment kontrola GIOŚ-u, jak gmina zapewniła zagospodarowanie jako zadanie własne. Więc oni nie idą w kierunku pomocy. Oni idą w kierunku wyciągnięcia bata i skontrolowania. I będą kary za niewywiązywanie się z zadań własnych w zakresie zagospodarowania odpadów. I tego się obawiam. Bo skoro to zostało już powiedziane, że to są przyszłe obowiązki gmin, będziemy sprawdzali, co gminy zrobiły. To, że gmin nie stać jest na inwestowanie w tego typu instalacje, a bezkosztowo można się porozumieć, to naprawdę jest tylko dobra bądź zła wola dzisiejszych naszych urzędników w Urzędzie Marszałkowskim. Ja tu nie widzę innej możliwości, co można jednym długopisem, podpisem rozwiązać. To znaczy, panie prezesie, ja tutaj nie chciałabym negować, czy chwalić, czy ganić pracowników Urzędu Marszałkowskiego, bo pracowałam tam 10 lat i trochę wiem, na czym to wszystko polega, też byłam dyrektorem. Powiem tak, WPGO zmienia się naprawdę w przeciągu roku, półtorej. To są konsultacje, to nie zmienia się z dnia na dzień. WPGO trzeba też zwiększyć pole składowe, zwiększyć trzeba masę przerobową, tak? Czy też możliwość nawiezienia na dane pole zwiększonej ilości masy tych odpadów. Ale jest już ten moment, kiedy naprawdę można rozmawiać. I ja jeszcze raz apeluję, żebyśmy wszyscy usiedli. Ja służę też swoją pomocą, bo już można powiedzieć przysłowiowe zęby zjadą. Nikt chyba w tym województwie aż tyle nie zrobił w zakresie odpadów i nie poznał, co było na kółki. Bo ja zaczęłam już jeździć, zaczęłam rozmawiać, pisma wysyłać, mam już pewnego rodzaju swoje zdanie na ten temat i odpowiedzi. I bardzo bym prosiła, oczywiście marszałek dużo tutaj może i dużo może pomóc, nie tylko dla miasta Białegostoku, ale dla wszystkich gmin, które mają podpisaną bądź też już zerwaną umowę, tak, z firmą Lech, która tak naprawdę tworzy tą spalarnię, pamiętam ten czas, bo pracowałam wtedy w Marszałkowskim, tworząc spalarnię, oferowała przy środkach unijnych, że będzie zabezpieczać teren całego województwa. W tym momencie w kraju mamy, o ile pamiętam, panie prezesie, może pan mnie poprawić, 8 spalarni? 8 spalarni. W tym momencie minister klimatu, pan Urtyka, zbiera informacje, to jest też dobry czas dla nas wszystkich, zbiera informacje z wszystkich województw, ile potrzeba jest masy do spalarni, bo z tego co też pamiętam, to 30% tylko z odpadów można spalić, nie można 50-100%. Kolejne 50 trzeba odzyskać, a to co nie ma, tę frakcję podsikową, składa się na takich składowiskach jak w Gryniewiczach czy w Karczach w Sokółce. Ja za niedługo te karcze odzyskam, to jest 20 parę hektarów, natomiast tam wszystkiego składować nie można. I nie liczmy, że będzie można wozić, tak jak do tej pory, przepraszam, że brzydko powiem, bez protokołu, mafia śmieciowa woziła. Ledwo udało mi się w tamtej kadencji powstrzymać. To, co się działo w Sokółce, bo jechały bez pozwoleń, jechały bez regionalizacji wszystkie odpady. Ale teraz jest dobry czas, kiedy minister zbiera te informacje, zwrócić się poprzez marszałka, bo marszałek zbiera te wszystkie dane. My już szykujemy odnośnie kacz, odnośnie tego, co się dzieje w gminie Sokółka, bo ja nie będę odpowiadała za inne gminy.
i wysyłamy dla marszałka do wiadomości dla pana ministra Kurtyki. Pan minister bada to w całym kraju i wtedy pozwoli na przykład, może ewentualnie jakieś zmiany legislacyjne, co do, bo takie mam informacje z Komisji Ochrony Środowiska Sejmowej, co do zwiększenia pól na przykład składowych, albo ułatwień WPGO, bo WPGO naprawdę dużo może pomóc, tylko to trzeba zmienić, a WPGO, proszę państwa, tak jak nawet plan zagospodarowania przestrzennego, nie zmienia się z roku na rok. To jest kwestia troszeczkę długotrwała. Mogą też być zapisane klauzule, nasz rząd działa tak sprawnie, że mogą być zapisane takie klauzule nadzwyczajne, tak jak w tej sytuacji. Według mnie powinniśmy wrócić do regionalizacji. Dwa, jeszcze jedna sprawa odnośnie spalarni. Poprzez to, ile jeszcze jest masy do spalenia w kraju, minister powiedział, że jest możliwość zwiększenia środków finansowych, czy też rządowych, czy też z Unii, oraz pozwolenia na zwiększenie liczby spalarni w Polsce. I to jest też dobre. Natomiast z czasem bijemy się z ekologią. Nie wiem, czy państwo wiedzą, że w następnym okresie programowania, nie tym unijnym, co jest, ale następnym, nie będzie prawie pieniędzy na wspólną politykę rolną, bo ja uważam, że troszeczkę rolnicy to dostali. Natomiast będzie 83,2% na ochronę środowiska. To jest ten dobry czas, żeby też nie tylko działać tu i teraz, tylko pomyśleć o przyszłych pokoleniach. Dobrze, pani burmistrz, ja dziękuję. Ja myślę, że my w tej chwili, ja rozumiem, że jakieś bardziej daleko idące środki bardzo by się przydały, natomiast w tej chwili mamy problem bardzo szybki do rozwiązania. Nie wiecie przed tym 2 czy 3 marca co zrobić. Może prosiłabym państwa o to, żeby to jest przedstawić. Ja też do tego problemu pana prezesa, ale tak skrótowo, żeby to skrócić, to nasz członek zarządu może przedstawić sytuację firmy ASPO. Znaczy ja tutaj rozumiejąc prawda, też te problemy, które państwo macie, ale ze swojej strony chcę zauważyć, że w naszej ocenie prawnej też ta decyzja, którą państwo żeście podjęli o wstrzymaniu tego przyjmowania tych odpadów komercyjnych, ona po prostu no, łamie pewne przepisy, bo na przykład zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina ma zapewnić czystość i porządek na swoim terenie i tworzyć warunki niezbędne do ich utrzymania. I te warunki mają być zapewnione niezależnie od tego, w jakim systemie te odpady są odbierane. W tej chwili w mieście Białystok, można powiedzieć, mamy dostępne 2 systemy. Ten już obowiązujący od dłuższego czasu, gdzie na przykład właśnie firmy, instytucje są objęte systemem gminnym i płacą do Urzędu Miasta za odbiór odpadów i wyłonione w przetargu, prawda, firmy odbierają te odpady, ale od niedawna po zmianie przepisów jest też taka możliwość, że firmy, instytucje mogą wystąpić z tego gminnego systemu i mogą komercyjnie zawrzeć właśnie umowę, prawda, poza tym gminnym systemem organizowanym przez miasto Białystok. No i w tym momencie gmina powinna zapewnić możliwości funkcjonowania systemu w obu tych opcjach i w sytuacji, kiedy firmy korzystają z gminnego systemu i w sytuacji, w której są poza tym gminnym systemem prawda, wnoszenia opłat do Urzędu Miasta. A państwa decyzja powoduje to, że to jest jakby rozgraniczane, że w sytuacji, jeżeli ktoś jest w systemie miejskim, płaci dla miasta, to państwo te odpady będziecie przyjmować, a w sytuacji, jeżeli ktoś z tego Białegostoku wychodzi z tego miejskiego systemu, chce zawrzeć umowę komercyjną, to już państwo tych odpadów nie będziecie przyjmować. To jest jakby różnicowanie, a powinno być zapewnione te przyjęcie odpadów z Białegostoku, nieważne w ramach jakiego systemu one są odbierane. Zresztą to w pewnym sensie także łamie przepisy o ochronie konkurencji i konsumentów, no bo w tym momencie w zasadzie się uniemożliwia wychodzenie firmom prywatnym z systemu miejskiego, no bo z kim mają podpisać umowę, jeżeli nie ma możliwości zagospodarowania odpadów odebranych w ramach tej umowy. I tutaj jeszcze chciałbym zauważyć taką rzecz, że właśnie, bo też była mowa o tym, że ten problem może nie dotyczy Białegostoku. Ten problem właśnie potężnie dotyczy Białegostoku, bo odpady, które są cały czas poza tym systemem białostockim i były i są, to są odpady na przykład z cmentarzy. Nie wiem jak inne firmy, ale na przykład z tych cmentarzy, które my obsługujemy, prawda, na terenie archidiecezji białostockiej, tutaj w Białymstoku, to w okresie Święta Zmarłych to jest 100 ton i to nagle te 100 ton będzie sobie po prostu leżało na cmentarzu i robiło takie wielkie hałdy, bo się nie da tego nigdzie zawieźć. To są konkretne problemy już na dno, tu na teraz, a nie za jakiś tam czas, który się dopiero pojawił. Jasne, może panowie z firmy... Jeszcze może do... Panie profesor, to trzeba rozmawiać. Pan prezes mówił o problemach, a
tych kontaktach naszych jest buta, jest zarozumiałość. W ogóle takimi metodami nie da się negocjować. Ani w Urzędzie Marszałkowskim, ani wśród w ogóle firm, które mogą pomóc. I my chcemy pomóc. Ja rozmawiałem. Tą pana decyzję, którą w ogóle pan tu nam przysłał, która nie obsługuje miasta, tylko obsługujemy komercyjne firmy, instytucje, a przede wszystkim gro firm prywatnych, zakaz trzymania. Tutaj co najmniej 10 przedsiębiorców by przyszło, bo ja prosiłem w ramach Podlaskiego Klubu Biznesu, że to za szybko, spokojnie, w ogóle porozmawiamy na komisji, a wtedy swoje będziecie robić. Tą decyzją pan szkodzi. Ja rozmawiałem. Co pan Wiosi w ogóle opowiadał? Jak pani prezes zadała panu pytanie, dlaczego pan nie przyjmuje w ogóle odpady gruzowe, które w ogóle potrzebne są do rekultywacji, to co to od nas? Co pan powiedział? Sprawa polityczna. Pytam się, jakie w ogóle prawo pani dane zatrzyma. Panie prezesie, pan był... Chyba, dokończę. Chyba ta pani nie kłamie, bo powiedziała, że w obecności w ogóle dwóch inspektorów ma to nagrane. Ale panie prezesie, no pan swoje racje przekłada, a to są naprawdę bardzo ważne sprawy, które trzeba rozwiązać. My pomożemy, my chcemy rozmawiać z marszałkiem, z dyrekcją, z Departamentem Gospodarki i Ochrony Środowiska, prawda, żeby pomóc jeszcze rozwiązać i wspierać pana. A pan robi to na sprzeciw w ogóle. No. Zakaz przyjmowania odpadów. Wie pan, ile pan wrogów sobie w ogóle? Tam też się burzy w tych instytucjach w ogóle, bo kierujemy do pana pismo, prośbę do komisji o wstrzymanie w ogóle takich głupich w ogóle decyzji, bo one konsekwencje będzie pan miał drugiego w ogóle 50 jednostek przyjedzie. Zablokuje Urząd Miasta. Ja pan chce rozwiązać, ja apeluję w ogóle o pomóżcie, będziemy. My tak. Ja rozmawiałem, ale każdy mówi, co on ci, co ty rozmawiasz w ogóle? Czyli zablokował w ogóle firmę, doprowadzi do upadłości. Zakaz przyjmowania odpadów. Znaczy, panie prezesie, ja chciałem zauważyć, że firmy, które pan odbiera, przewozi do mnie śmieci. To nie tylko są remontowo-budowlane. A pan przyjmuje w ogóle setki. Ja to rozmawialiśmy, ma pan protokół tam nie podpisany w ogóle. Z Warszawy setki ton pan przywozi, przyjmuje śmieci. No, pan powinien zapewnić tutaj z okolicznych gmin i z miasta. To jest pana obowiązek. Pana możliwości przerosły. Jeżeli pan ma możliwość pomóc, ja bardzo chętnie skorzystam z pana. Mimo tego, że pan mnie w momencie obraża. Po prostu pan nie rozwiąże tego problemu. No. Pan w ogóle nie chce rozwiązać. Ja już próbuję rzeczywiście. Jestem tak sam jak pan. Zdarzam się ścianą. Jeżeli nawet człowiek, który mnie obraża, jest w stanie pomóc, chęć o to od pana uzyskam. To nie wiem, w jaki sposób może pan spowodować to, że nagle zwiększy się mi pole spodowy. Nie tymi metodami, co pan stosuje. Jeżeli pan każdy to jest inny, ja bardzo chętnie skorzystam. Nie mam więcej miejsca. Niezależnie od tego, czy śmieciarki trzeba pod Urząd Marszałkowski, czy pod Urząd Miasta, ja nie mam co z nimi zrobić, dopóki się mi nie zwiększy pozwolenie zintegrowane i nie wyrażona zostanie zgoda na przyjęcie większej jeszcze pan. Może jeszcze ja dodam, jak się cofnę kiedyś w pamięci, ono były blokowane komercyjne instalacje. Ponieważ zawsze było mówione nam tutaj, że chcieliście Polarza, że wszystko tutaj zagospodaruje i gminy, i Białystok, nigdy nie będzie problemu, wszystkie komercyjne instalacje były blokowane. Tak, to blokowało. Niestety, miasto, urzędy. My nie dostaliśmy pozwolenia. My też. Jeszcze w ogóle nie było. No to nie ja, to dziękuję. Nie, to nie pan prezes, to jest tutaj nie do pana prezesa, tylko wcześniej. Ja mówię, sięgając pamięcią, było kiedyś blokowane, ponieważ tutaj wszystko miało być Kryniewicze, spalarnia miała zabezpieczyć cały tutaj region. Niestety tak się nie stało. Teraz drugi problem, no właśnie problem tych odpadów, które tiry jadą tam podobno tutaj na naszym Podlasie z województwa mazowieckiego. Nasi kierowcy czekają tutaj w kolejkach po 2 godziny, żeby wjechać, ponieważ tiry jakby z Warszawy mają pierwszeństwo wjazdu. Kierowcy robią zdjęcia, przychodzą do nas z takimi problemami, no my sami jesteśmy w szoku, że na przykład dla nas, no jakby tutaj do Białegostoku, dla okolic nie ma miejsca, a tiry z Warszawy jedzie tir za tirem. Mówimy o Chryniewiczach, mówimy o instalacjach CIGO. Mówimy o CIGO i o Chryniewiczach. Jeżeli mówimy o Chryniewiczach, to żebyś precyzyjny. Chryniewicze miały zawarte umowę na 1000 ton selektywnych zbiór. Tylko.
1000 ton. Nie 10 tysięcy, nie 20 tysięcy, tylko na 1000 ton. Więc jeżeli ktoś mówi mi o tym, bo myśleliśmy rzeczywiście, że to będzie biznes i obniży się cena wysprzedaży selektywnej, bo za zeszły rok sprzedaliśmy na surowcu za 3 800 000, co obniża cenę dla mieszkania jednego stopu. W momencie, kiedy się okazało, że problem jest z selektywną zbiórką, że nagle z miesiąca na miesiąc surowce są niesprzedawalne, to powiedzieliśmy, że z tym mowy. Nic do nas nie jeździ, nic do nas nie jeździ, nie jesteśmy w stanie na niczym zarabiać. Dzisiaj jest rzeczywiście... Nie wiem, tylko mówię, że mam zdjęcie, bo kierowcy przychodzą, zdjęcia, tiry z Warszawy po prostu, ja to jest jeden za drugim. To jest tylko selektywna zbiórka luksusowa. I przyjmowaliśmy, od każdego mówiliśmy, bo do tej pory na tym zarabiamy. 3 800 000, zwiększyliśmy sprzedaż rok do roku o 1 000 000 zł. A więc jeżeli to są przychody, które spowodują to, że na bramie będzie dalej tani, to czemu mam tyle? Znaczy, nam nie chodzi, żeby było tani. Nam chodzi, żebyśmy mogli normalnie funkcjonować. Może być drożej, ale my chcemy tylko te śmieci włożyć. Pan nie przywozi zakazu. Ale nie, nikt jeszcze, żeby jasno. Ten problem był taki, że samochody czekały nie dlatego, że był zakaz, którzy po weryfikacja oświadczeń, skąd przyjeżdżały te odpady. Czyli oświadczenie od mieszkańca tego stopu, bo te odpady muszą mieć potwierdzenie, że są z białego stopu, że mieszkańc prowadzi remont, proszę bardzo. Tylko tyle, nic więcej. Więc nie było, że ktoś czeka dlatego, że Warszawa ma pierwszeństwo, czy jakakolwiek inna miejscowość, która przychodzi w Łukowie ma pierwszeństwo. Nie, tak nie było. Weryfikowaliśmy, parę oświadczeń oczywiście poszło, trochę tam było niejasności, ale sobie wszystko wyjaśniliśmy. Nie było problemu. Więc chciałbym zdementować te głoski, to nie jest tak. A to, że jechały do CIGO codziennie 30 samochodów i się paliło znowu 14 raz roku, to ja nie prowadzę tego, nie odpowiadam za CIGO. Tam rzeczywiście znowu jest chałupa, tak samo jak w Karczach jest problem z ilością odpadów, które tam trafiły. Może uda się odbudować pole składowe w Karczach, nowe, jeżeli pani burmistrz się przejmie, to może uda się rozwiązać ten problem, bo już marszałek wyda pozwolenie skierowane. To jest jedyne rozwiązanie na dzisiaj. A czy samochód przyjechał taki czy inny, to nie ma znaczenia. Przecież samochody mogą być różne, które jeżdżą. Czy w ramach umów znamy z państwem, musicie mieć leasingowane samochody, już rejestracja jest, to nie ma znaczenia. Czy samochód jest w leasingu tej czy innej firmy. Czy państwo macie jeszcze coś do powiedzenia? Jeżeli można. Sekundę, może jeszcze tam z firm śmieciowych, bo to naprawdę. Ale podobne prawda. Co pozostaje, to przytaknąć zarówno dla jednego, jak i drugiego pana prezesa. Problem jest dokładnie taki, jak o tym się mówi, jak jest przedstawiane. Panowie, jesteście w pełni zarządzający. Tak, jesteśmy w takiej samej sytuacji. Czyli macie panowie do 3 marca, tak? Czy tak. Do 2 marca? Tak, no, pragnę zauważyć, że to dotyczy również odpadów komunalnych, które będą pochodziły z terenu naszego miasta, tego stoku i będą odbierane komercyjnie. Tak jak było wspomniane, odpady z cmentarza. No to jednak zadanie wydaje się własnym. Zadaniem własnym gminy. A tutaj z biorąc stopy te odpady komercyjne też będą przyjmowane? Czy to jest działalność, która zajmowana rzeczywiście dzisiaj na ryzyko przedsiębiorstw? Nie możemy mieć odpowiedzialności za komercyjne zawierane umowy. Miasto Białystok objęło systemem niezamieszkałe nieruchomości. Więc jeżeli te niezamieszkałe nieruchomości jest przetarg rozstrzygnięte na niezamieszkałe nieruchomości, które są w systemie i są te przetarg rozstrzygnięte, więc te, które są w ramach działalności powierzonej, każdy ma prawo podjąć działanie. Co z tym zrobi firma, pewnie tego przedsiębiorcę nie interesuje. Nie wiem, dlaczego ja jestem wskazywany dzisiaj palcem. Ja cały czas potwierdzam, że nie mam możliwości przyjęcia większego przypadku. Nie, ja tylko pytam. Chcę ustalić, jak to wygląda. No i chcę tutaj się ustosunkować. Jeżeli firma przejdzie do systemu, pan prezydent będzie mógł przyjmować. Jeżeli